Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Wieczysław Zarudzki, uciekłem z Rosji, aby powiedzieć prawdę o tym kraju i teraz czekam tu w Polsce na ochronę międzynarodową. To kolejny odcinek o tym, jak jakiś tam Rosjanin przyjechał do Polski jak turysta i obejrzał wszystko i bardzo mu tu się nie podoba i co artykuł to jakby takie um, źle wypowiedzi, no i... Teraz ten artykuł będzie o tym, jak Polacy żyją nie w stolicy, a w takich bardzo małych miastach, których bardzo i w Rosji też bardzo dużo. No i zaczynamy. Wybierzmy się na polski burz, pokazując, jak Europa żyje z dala od stolic. W Rosji bardzo ludzie lubią mówić w taki sposób, że Europa, co, wszystko, co znajduje się w Unii Europejskiej, to od razu trzeba, żeby był poziom maksymalny. Maksymalny, komfortowy, wszystko było wygodne, żeby wszystko było w porządku. I jeśli mówimy o Europie, a dalej pokazujemy coś źlego, to bardzo jakby dobry schemat. Dla propagandy rosyjskiej. No i ten pan też w taki sposób napisał ten artykuł, i nie tylko ten. Tutaj na zdjęciu możemy zobaczyć, że napisane jak tu żyją, i tutaj jakieś czałka do, nie wiem, przystanka autobusowego, nie wiem dlaczego. I w ogóle tutaj chodzi nie o tej wioski polskiej, to polska wioska, ale to po prostu takie zdjęcie, dlatego żeby, jakby, clickbait zrobić, ale wszystko, ten artykuł będzie o innym, mieście o nazwie Leszna. Dziś pokażę Wam, jak żyje europejski burz na przykładzie małego, prowincjonalnego, polskiego miasta Leszna. Spędziliśmy już w Polsce wystarczająco dużo czasu, zwłaszcza dla turystów. Jednak prawie całość spędziliśmy w Warszawie, stolicy Polski. Któregoś dnia miałem okazję zobaczyć, jak żyje prowincjonalna Polska, z dala od stolicy. W tym celu musieliśmy udać się do Leszna, polskiego miasta położonego 400, 400 km od stolicy, liczącego 60 tysięcy mieszkańców. Swoją drogą, od razu chciałbym powiedzieć kilka słów o polskich autostradach międzymiastowych. Doskonała najwierzchnia, ale bardzo wąska. Z jednej strony w całym kraju są autostrady czteropasowe. Przez co? Panuje poczucie zatłoczenia na autostradzie, chociaż nie ma zbyt wielu samochodów. I tutaj pierwsze pytanie: jak to możliwe, że niewielu samochodów, ale poczucie ten pa ma, Jakby, jeśli na przykład ja też podróżowałem e, autobusem i wyjechałem z Rosji, z Kaliningradu Klin... do Gdańsku, i nie było za dużo tych e, samochodów, nie było takiego poczucia. No, i tutaj zdjęcie takie, że nie wiem, szubowników ulica, szubowników w małym mieście. Nie ma tutaj żadnych korek. I wszystko wygląda w taki sposób, że w Rosji nigdy nie znajdziecie taką jakość e, drog w takich mi małych miastach. To jakby poziom Moskwy jakiś. No, oczywiście, ten pan chyba coś powiedzieliście o tym. Miasto wita nas sektorem prywatnym, co jest e, sytuacją typową dla każdego miasta prowincjonalnego, czy to w Polsce, czy w Rosji. Na obrzeżach zawsze znajdują się domy prywatne, stacje obsługi samochodów i przydrożne kawiarnie, bo wynajmować dla biznesu takie budynki e, taniej, oczywiście niż w centrum miasta. Już tutaj zauważyliśmy niezdrową. Miłość Polaków do płytek i kostki brukowej. Nawet na zapomnianych przez Boga obrzeżach małego, prowincjonalnego miasteczka chodnik jest wyłożony płytkami. <grytanie> to chodzi o tym, bo tutaj nawet Bóg nie wie, co to za miasta, a już jakość w porządku. I tego. Um, tego. Tego. Te, Panu bardzo nie podoba się, że tutaj jakby bardzo niezdrowa miłość do takiego poziomu. Jakby, No dlaczego taki poziom tych dróg tu, bo tutaj niewielu ludzi mieszkają? Dlaczego to budować? Tylko dla tych ludzi ta, taką jakość e, tych dróg, no dla rosyjskiego człowieka to po prostu jakby niemożliwe. Bo dla rosyjskiego człowieka to lepiej. I to w porządku. No i z tego powodu ten pan bardzo zdziwiony z tego, że co, te, to, bo dla ludzi ta płytka lepiej, żeby było, nie wiem, tam jakiś ten. W taki sposób, żeby było lepiej, chyba. Niezdrową miłość Polaków. Powszechnie przyjmuj się. Przy, przyjmuj się. Powszechnie przyjmuje się, że Polska, słynie z europejskiej architektury, nie będą się spierał z tą opinią. Ale gdy tylko weszliśmy do miasta, przywitały nas szare, trzy pięciopiętrowe budynki, nie lepsze niż nasze budynki Chrusiowa, czyli bloki ten w Rosji. Który... Co więcej, takich domów było więcej niż jeden. Dwa prawie całe przedmieście leżne składało się z takich szarych, czasem obdrapanych budynków. Powiem Wam, takie jest pierwsze wrażenie. I ja chcę od razu powiedzieć, że dla małego mieścieczka w Rosji na przykład. To po prostu niesamowita jakość tych budynków, bo w Rosji wszystko szare i ten pan powiedział, że no ani po prostu jakieś szary, no co to, ale ja, ja po prostu tego koloru tutaj nie mogę zobaczyć, bo tutaj nie wiem, czerwony, jakiś tam biały jeszcze coś, żółty i jakość tej drogi też. Jakby wygląda wszystko w porządku. Ten, trawa tutaj i drzewy w Rosji też nie mamy bardzo takich dużych drzew obok bloków na przykład. Tam zawsze będzie jakby tylko trawa, i zawsze ta, ta trawa kosiarką tej. Nie wiem jak to po polsku. Koszona, nie wiem. Jakby tam bardzo taka krótka. I jakość dróg tutaj też no nie jak w Rosji, ale ten pan mówi, że no. Jak w Rosji wszystko. Plus jeszcze tu ten budynki wyremontowany w taki sposób, że ani teraz bardzo e, ciepło w nich, tak? Bo tutaj możemy zobaczyć taki bardzo duży ten e, w taki sposób tego w, tego, nie wiem, jak to po polsku. W Rosji nie mamy tego. A, no i tutaj ten, ten pan pisze, że chociaż i tutaj należy zaznaczyć, że w ostatnich latach podejmowano próby, próby przemalowania starych, szarych budynków na jaśniejsze kolory. No, tutaj, bo, bo wszyscy już zauważyli te różnice i pan powiedział, że no, okej, okay, napiszemy, bo tutaj to widać. Przykładowo, domy panelowe w szpiworach. Które zaczęliśmy e, widzieć, gdy tylko wjechaliśmy nieco dalej w centrum miasta, nie wyglądają już tak źle jak dwu, trzech, e, dwóch trzechpiętrowe, szare pudła. Swoją drogą, poruszaliśmy już ten temat wcześniej, ale jeszcze raz chcę zauważyć, że Polacy mają jakiś problem ze swoją dzielnicą: nie ma normalnych podwórek i placów zabaw. Tylko trawa, kilka drzew, ławki i tyle to oczywiście duży minus. Ja już też pokazywałem, jak ten pan chciał, żeby było tu w Polsce, jak w Rosji na przykład, z tymi, nie wiem tam, zabawkami dla dzieci, których po prostu niemożliwo używać. Tutaj on pisze, że to zdjęcie z internetu pobrało, ale bo nie miał żadnego tego zdjęcia. Stare centrum. Tak się nazywa, bo zostało zbudowane w Pożnym średniowieczu, jak większość polskich miast. Dlatego zbudowa jest niezwykle gęsta. Wtedy nikt nie przypuszczał, że tymi ulicami będzie jeździło tyle samochodów, a to było coś więcej niż wystarczającego dla koni. Z tego samego powodu cały centrum wyłożony jest kostką brukową i to dobrej jakości. O ile rozumiem, nie jest on wtepiany w asfalt na znak szacunku dla historii. Bo w Rosji na przykład, jeśli jakiś tam, nie wiem, no Kaliningrad na przykład, tak? W Kaliningradzie bardzo dużo tych też tak, tak, takich dróg, ale po prostu... Państwo nie chce nawet wyremontować, i tutaj na przykład stara droga, a na jakby wyżej, ani po prostu budują zwykły ten asfalt, i, i jakby po prostu w taki sposób remontują. No, i ten pan powiedział, że tutaj takie rzeczy nie robią w Polsce. Wszystko to z zewnątrz wygląda bardzo pięknie, jednak w rzeczywistości większość starych budynków zajmują najzwyklejsze sklepy. Brukowana droga jest wyjątkowo niewygodna, a wąskie uliczki sprawiają, sprawiają A wąskie uliczki sprawiają, że chce się szybko wyjść na otwartą przestrzeń. Na przykład Cały Petersburg w taki sposób wygląda. I jakby co? A o Sankt Petersburgi nikt w taki sposób nie mówi. No, jeśli uh, mówimy o Je Unii Europejskiej, to trzeba to powiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, Leszno jest małym, ale szludnym miastem który nie różni się zbytnio od rosyjskich miast prowincjonalnych, z wyjątkiem centrum i rozwijątego przemysłu, którego tam nie ma. No tak, tutaj jeszcze chodzi o tym, że na przykład ja też jestem z, małym, z małego miasta, a małe miasto zawsze lub to, to miasto nie ma żadnych pieniędzy na remontowanie, coś jeszcze tam i wygląda bardzo źle, w takim bardzo, wszystkie Całe miasto na ni takim niskim poziomie, ale jeśli te małe miasto ma jakieś fabryce i coś takiego, to oczywiście ten um, ekologia będzie bardzo źle, ale ten, to miasto będzie mieć pieniądze, żeby wyremontować i żeby wyglądało plus minus lepiej um, niż było. I ten pan powiedział, że tutaj, jakby wszystko wygląda um, w porządku. Ale nie ma Fabryc, Jakby to dla niego minus. <laughs> Bardzo dużo tych e, artykułów takich wiecie żeby powiedzieć patrzcie tutaj jak wszystko piękne ale ale coś tam coś tam i вот ja po prostu zawsze dla mnie to nie wiem jestem w szoku po prostu jak oni traktują jak oni e, piszą o tym że patrzcie tutaj tutaj tak, pięknie, że po prostu niemożliwe mieszkać. No tutaj żadnej śmieci już nie ma. No jak to możliwe? No po prostu to jakieś, nie wiem, to dekoracje. <grywa> Oj, dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Dziękuję bardzo za subskrypcję na mój Patronite i do widzenia wszystkim.